Andreas Stech. Gdański malarz epoki baroku urodził się w Słupsku w roku 1635. Rodzina niebawem przeniosła się do Gdańska. Ojciec Andreasa i brat byli malarzami. On sam pobierał pierwsze nauki pod okiem ojca. W latach 1653-1658 terminował u gdańskiego mistrza Adolfa Boja, którego córkę poślubił. W 1662 roku sam został mistrzem cechu malarzy, kilkakrotnie piastował godność starszego cechu. Zmarł w wieku 62 lat w Gdańsku w roku 1697. Stech był twórcą wszechstronnym i płodnym. Sporo jego dzieł przetrwało. Malował obrazy religijne i portrety, martwe natury, owocowe i kwiatowe. Znane są jego sceny mitologiczne i alegoryczne, m.in. dla dworu Artusa w Gdańsku. Wykonywał też cieszące się europejskim uznaniem ilustracje naukowe do dzieł astronoma Jana Heweliusza i botanika Jacoba Brejna. W dużych obrazach religijnych swobodnie wykorzystywał graficzne pierwowzory, czerpiąc głównie ze sztuki Rubensa, Rembrandta oraz innych artystów północnych, ale nawiązywał też do gdańskiej tradycji manierystycznej. Będąc luteraninem, malował obrazy dla katolickich kościołów Gdańska i Oliwy oraz dla cystersów w Pelplinie. Najcenniejszą część dorobku Stecha stanowią portrety. Przedstawiał elitę gdańskiego patrycjatu, uczonych, burmistrzów, rajców. Był też autorem portretu gdańskiej patrycjuszki, przedstawionej z goździkiem w ręce. Obok portretu Konstancji Szuman należy on do nielicznych gdańskich barokowych portretów kobiecych. Do jego najlepszych portretów należy nowatorski portret Jana Heweliusza dla Royal Society of London for the Promotion of Natural Knowledge, którego astronom był członkiem jako jeden z najwybitniejszych uczonych swoich czasów. Portret od 1679 roku wisiał w Bodleian Library w Oxfordzie, a od 2001 roku został przeniesiony do Museum of the History of Science w tym mieście. Stech namalował na nim astronoma przy pracy, wpisującego obserwacje do powstającej Machine Celestis. Spod rękopisu zwisa mapa tarczy Księżyca, którego astronom był wybitnym badaczem i która została wydrukowana w opublikowanej w 1647 roku selenografii. Artysta znakomicie scharakteryzował młodego, pięknego patrycjusza, późniejszego ławnika, Gabriela Schumana, kolekcjonera Heinricha Schwarzwalda i burmistrza, bibliofila Gabriela Engelkego. Wszystkie obrazy w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Namalował też ogromny, reprezentacyjny, konny portret Jana Sobieskiego, przedstawiający hetmana jako zwycięzcę w bitwie z Turkami pod Chocimiem w roku 1673. To zwycięstwo dało Sobieskiemu koronę. Płótno przeznaczone było do rodzinnego panteonu Żółkiewskich i Sobieskich w Farze w Żółkwi. W czasie konserwacji, pod koniec XX wieku, znaleziono sygnaturę Stecha pod kopytami konia. Obraz mogliśmy oglądać w Muzeum Wojska Polskiego w 2001 roku oraz w 2012 roku w Warszawie w jednej z sal Muzeum Teatralnego.
portretach Stech wykazywał dobrą znajomość malarstwa europejskiego, zwłaszcza powstającego w Anglii. Wizerunki wielu gdańskich patrycjuszy żyjących w drugiej połowie XVII wieku znamy dzisiaj dzięki jego gwaszowym podkładom, z których odbitki wykonywali znakomici europejscy graficy pracujący w mieście nad Motławą. Najbardziej znanym dziełem Stecha jest Spacer za murami Gdańska, łączący portrety z panoramą miasta. Obraz zyskał uznanie napoleońskiego dyrektora Luwru Vivant Denona, który wraz z sądem ostatecznym Hansa Memlinga wywiózł Spacer za murami Gdańska do Paryża. Tryptyk Memlinga do Gdańska powrócił, Spacer nigdy. Obecnie znajduje się w Herzog Anton Urlich Muzeum w Brunszwiku. W Gdańsku w drugiej połowie XVII wieku działał obok Jana Heweliusza drugi wielki uczony, mający kontakty dosłownie z całym światem, botanik Jakob Brehem. Znamy jego wizerunek tylko z portretu graficznego, natomiast jego pasje kwiatowe ukazują bukiety malowane przez Stecha. Trzy z nich znamy tylko z fotografii. Przetrwała natomiast w Muzeum Narodowym w Gdańsku martwa natura z wiewiórką. Ale jest to obraz z gatunku śniadania, nie bukietu kwiatowego. Tym cenniejsza jest znajdująca się w posiadaniu Muzeum Wojska wystawiana tu martwa natura kwiatowa w szklanym wazonie. Jest to chyba jedyny zachowany przykład samodzielnej martwej natury kwiatowej z XVII wieku w sztuce polskiej. Obraz trafił do zbiorów Muzeum Wojska w Warszawie w stanie wymagającym konserwacji. Został też jej troskliwie poddany przez Mariannę Kobuszewską-Bieskę, Aldonę Kamińską i Urszulę Trojan-Zawrzykraj. W trakcie prac konserwatorskich została odsłonięta sygnatura malarza. Niezbyt duży, o wymiarach 64x49 cm, obraz malowany farbami olejnymi na płótnie przedstawia bujny bukiet kwiatów kwitnących w różnych porach roku, głównie wiosną i wczesnym latem oraz jesienią, jeśli jeden z kwiatów jest chryzantemą. Bukiet został ułożony wertykalnie z kwiatów w niejednakowym stopniu rozkwitu. Konsultacja botaniczna z dr Haliną Galero pozwoliła ustalić gatunki kwiatów. Bukiet skomponowano tak, że najwyżej umieszczono cztery tulipany ogrodowe. Tulipa Gesnerana o zróżnicowanych płatkach. Dwa czerwone kwiaty o kulistym niemal zarysie, to zapewne w pełnej odmianie granat właściwy. Puncja granatum. W centrum obrazu widzimy krwisto-czerwony kwiatostan podobny do chryzantemy wielokwiatowej, Chrysanthemum grandiflorum, którego identyfikację utrudnia brak liści. Dodatkowy problem stanowi fakt, że chryzantemy w takim kolorze występują rzadko. Biały, gęsty kwiatostan w dolnej partii bukietu jest trudny do identyfikacji. Mogłaby to być biała, pełna lewkonia letnia, Matiola incana, namalowana horyzontalnie. Lewkonie są na ogół strzeliste, jak dwie pozostałe. Mało prawdopodobne by była to mydlnica, której kwiaty mają fioletowy lub różowy odcień. Dalej symetrycznie ustawione dwa inne pełne kwiatostany lewkonii letniej, Matiola incana. Obie te rośliny charakteryzuje nietypowy kolor kwiatów. Po lewej mają barwę czerwoną, zaś po prawej żółtą. Ze szczytu czerwonej lewkonii wystają pączki kwiatowe. Po prawej pojawiają się ciemnoniebieskie kwiaty orlika pospolitego, Aquilegia vulgaris, a niebieskawe, lejkowate kwiaty to zapewne powój trójbarwny, Convolvulus tricolor.
Od połowy kompozycji bukiet gęstnieje. Pomiędzy błękitnawo kwitnącym powojem artysta umieścił różowe, mocno rozwinięte kwiaty i pączki dwóch odmian róży – rosa. Prawie identyczny bukiet znajduje się w Stadtmuseum w Augsburgu. Różnice między tymi dwoma obrazami są niewielkie. W bukiecie augsburskim występują stoczone przez robactwo liście. Artysta chciał udokumentować swoją umiejętność obserwacji natury poddanej działaniu czasu. To także aluzja do przemijania piękna i wszystkiego, co żyje. Zmienność w przyrodzie, zarazem jej różnorodność i uporządkowanie, zapisane bywały zwykle w tego typu martwych naturach kwiatowych. Barwne bukiety ukrywały przesłanie mieszczące się w regułach ówczesnego życia towarzyskiego, w czytanej literaturze, w życiu społecznym. O tych związkach pisali badacze malarstwa. Obie martwe natury kwiatowe Andreasa Stecha mają charakter kolekcjonerski. Artysta namalował te obrazy z wyraźnym pragnieniem pokazania swoich umiejętności i znawstwa kwiatów rosnących w starannie pielęgnowanym ogrodzie, najpewniej samego Breyna. Oba obrazy powstały zapewne około 1675 roku, kiedy artysta pracował dla uczonego botanika. Malowane bukiety były pochwałą ogrodu Breyna, który hodował te cenne okazy roślin, dające powód do dumy z ich posiadania i możliwości utrwalenia na obrazie. Stech, malując martwe natury kwiatowe, udokumentował empiryczne działanie uczonego botanika, którego książki ilustrował, choć na tych obrazach nie posługiwał się tymi ilustracjami. Jednak martwe natury kwiatowe, powstające w XVII wieku, zwłaszcza w drugiej jego połowie, na ogół zawierały pewną narrację. Niezależnie od stopnia wierności naturze, patrzącemu na nie, obok satysfakcji mimetycznej, przynosiły głębszą refleksję. Ukazywały przeistaczanie się i żywotność natury, która ulega stałym zmianom. Istniejący w świecie natury nieustanny ruch, ambiwalencja między życiem a śmiercią, wyznacza obszar, w którym porusza się zarówno artysta, jak i patrzący na obraz. Obie martwe natury Stecha mogą wyrażać wspólną myśl jako dzieła powstałe dla tego samego zamawiającego. Jeden z bukietów, nietknięty zniszczeniem, może wyrażać niezmąconą smutkiem radość życia, drugi z liśćmi stoczonymi przez robactwo, pewien zawód, zwątpienie, żal przemijania. Kwiaty zawsze niosły ze sobą pewne symbole, opisane przez poetów i filozofów. Róże wyrażały uczucia, miłość, najczęściej miłość zmysłową, były kojarzone z boginią miłości Afrodytą Wenus. Tulipany, które do Europy przywędrowały ze wschodu, wiązano z orientalną poezją, oznaczały miłość doskonałą. Kiedy w XVII wieku zapanowało szaleństwo tulipanowe i tulipany stały się obiektem spekulacji, ryzykowano majątki dla posiadania tych pięknych kwiatów, tulipany oznaczały nieodpowiedzialność i przemijanie dóbr ziemskich. Ich znaczenie zmieniało się wraz z barwą. Żółty tulipan oznaczał radość i pogodę myśli, różowy tęsknotę, czerwony ową miłość doskonałą. Orliki były kwiatami melancholii, chryzantemy, kwiaty Dalekiego Wschodu, zwłaszcza o barwie złocistej, symbolizowały najwyższą władzę cesarza. Ich odpowiednik europejski, piwonie, uznano za kwiat królewski. Lubił je w swoim wilanowskim ogrodzie Jan III Sobieski. Niezależnie od tego, jak doskonale artysta odtwarzał naturę, ścięte kwiaty wyrażają przemijanie,
jak więdnące z upływem czasu życie. Gdański artysta skłaniał do refleksji nie tylko zamawiającego, to jedyne w sztuce polskie obrazy, ale sztuka Andreasa Stecha może i współczesnego widza na chwilę wyzwolić z pośpiesznej codzienności oraz uświadomić, jak ważny jest bezpośredni, osobisty kontakt z dziełem sztuki. Tekst profesor Teresy Grzybkowskiej, autorki monografii artysty oraz innych artykułów o malarzu.